Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy na kolejnym studium biblijnym opartym na liście Apostoła Pawła do Galatów, zatytułowanym Starotestamentowa Wiara. Znajdujemy się w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. studium razem ze mną udział biorą Władysław, Leszek, Estera, moje imię Zenon. Rozpoczynając rozmowę studium, skupmy się na chwilę w modlitwie. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za to spotkanie za to, że będziemy studiować Słowo Twoje Święte. Taki bardzo ważny list do galatów, oparty na usprawiedliwieniu z łaski, tak abyśmy mogli we właściwy, przystępny sposób przedstawić ten temat i żebyśmy mogli Tobie oddać chwałę, cześć, uwielbienie. Bądź z nami, prowadź nas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dzisiaj zatrzymamy się nad fragmentem trzeciego rozdziału listu do Galatów, rozważając zagadnienie wiary. Czy nie uważacie, że tytuł dzisiejszego studium jest nieco prowokacyjny? Starotestamentowa wiara. Jeśli jest starotestamentowa wiara, to być może jest nowotestamentowa wiara. Czym się one różnią? Faktycznie niczym się nie różnią. Jedynie tym, że ten, który zagwarantował zbawienie, Jezus Chrystus, w Starym Testamencie oczekiwano. Na jego pojawienie się, a w Nowym Testamencie on już jest. Ale mimo wszystko zbawienie zawsze, od początku aż do końca, opiera się na Jezusie Chrystusie. Zarówno w Starym Testamencie, jak również i w Nowym Testamencie. Czyli zaakcentować należy, że wiara nie różni się niczym w przypadku ludzi żyjących w tak zwanej epoce Starego Testamentu czy epoce Nowego Testamentu. No, może ja bym powiedział coś takiego, że ta wiara jednak różni się wszystkim, bo to, co było tylko cieniem w Starym Testamencie, czyli te wszystkie symbole, które wskazywały na Chrystusa, zostały wypełnione, więc my jak gdyby mamy lepiej, bo my już żyjemy po. W dokonaniu się tych wielkich obietnic, które Bóg obiecał dla naszego zbawienia. Ale myślę, że istota, to co Władysław wspomniał, istota wiary nie dotyczyła nawet tych symboli, bo ludzie żyjący w okresie tej symbolicznej ofiary, oni jednak mieli patrzeć i wierzyli, że zbawia ich przyszły Mesjasz. Oczekiwali na przyszłego Mesjasza, którego te cieniowe ofiary, czy symbole reprezentowały. No, na tym polegał błąd, że w Starym Testamencie te wszystkie symbole wskazywały na Chrystusa, a ludzie Staro nie zawsze widzieli w tych wszystkich symbolach, proroctwach, nie widzieli Jezusa Chrystusa. I to był błąd. Czyli nie możemy powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu, że yy, uważali, że spełnianie tych Określonych czynności, składanie tych ofiar gwarantuje im zbawienie? No, w pewnym stopniu tak. Może nie wszyscy. Zawsze musimy pamiętać, że byli tacy, którzy to dobrze rozumieli. Mm -hmm. Natomiast no, wielu raczej widziało w tych wszystkich czynach, spełnieniu tych ceremonii widziało zbawienie. A zbawienie nie było w tych ceremoniach, ale było w Chrystusie. Zresztą podobny problem zauważamy w zborze, do którego apostoł Paweł napisał. Mieszkańcy Galacji, Galatowie, też mieli pewien problem ze zrozumieniem Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w pierwsze pięć wersetów trzeciego rozdziału Listu do Galatów, proszę, Esterko, przeczytaj. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki Zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania, rzeczywiście byłyby daremne? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Kochani. Paweł dowiedział się, że w zborze powstał problem. Ustosunkowuje się może nawet uwaga dosyć mocnymi słowami wyrażona, ale jak myślicie, jaki problem mieli wierzący w tym zbosze? No, problem mieli taki, że bardzo jasno i wyraźnie zostało im przedstawione zbawienie w Chrystusie, a po pewnym czasie to jest takie bardzo ludzkie, jakoby zaczęli myśleć, a to co My, my się nie liczymy, tak. nasze czyny się nie liczą. Mhm. No i zeszli, także to jest takie bardzo ludzkie. To, to się dzieje, działo w zborze y, galatów, ale również to do dnia dzisiejszego mhm. jest. No. Czy, czy, czyli my, nam to samo niebezpieczeństwo zagraża. Tak? My nie jesteśmy od tego absolutnie wolni. Spotkałem się z taką uwagą odnośnie pierwszego wersetu, że pierwsi chrześcijanie posługiwali się też namalowanymi obrazami Pana Jezusa. Czy ta informacja wskazuje na coś takiego? Proszę, Władysław. Raczej nie, dlatego że jeżeli ktoś pięknie coś przedstawia, no. Używa pięknych słów, no to tak jakby to namalował. Widzimy to, chociaż mhm. obrazu nie ma, mhm. ale, ale w tych słowach został no, namalowany pełny obraz Jezusa Chrystusa. Czyli można malować nie tylko pędzlem, ale mhm. też słowem. Z tak. pewnością. Z pewnością. Te pytania, które apostoł Paweł stawia wierzącym. Tamtego czasu, do dzisiejszego dnia mają swoje olbrzymie znaczenie. <laughs> czy my, czy człowiek, może otrzymać ducha przez spełnianie jakichkolwiek uczynków? Zdecydowanie nie. Duch działa tak, jak chce i kiedy chce. W zasadzie to jest gotowy każdego dnia i w każdej chwili. Zadziałać w naszym życiu, jeżeli tylko mu na to pozwolimy. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Niebezpieczeństwo, które dotknęło wierzących tamtego zboru, dzisiaj zagraża również nam, każdemu chrześcijaninowi, każdemu wierzącemu, w jakim kontekście. Czy Zdarza się nam, czy zdarza się Tobie, myśleć czasami o sobie w kategoriach zadowolenia z własnych sukcesów, zadowolenia z osiągnięć, spojrzenia na siebie, jakim jestem dobrym chrześcijaninem. Takie spojrzenie no, rujnuje wiarę, bo człowiek, który spogląda na siebie, Uważając, że jest dobrym chrześcijaninem, jak odnosi się do Chrystusa? Znaczy, ja bym powiedział, że są dwojakiego rodzaju tutaj pułapki na nas czyhają. Pierwsza to jest ta, kiedy mamy bardzo pozytywny obraz siebie. O, co to nie ja? Ja jestem tutaj chrześcijanin, spełniam to, tamto. No, prawie jestem święty, nie? więc jakby rzec. Z klucza zbawienie mi się należy. Mm -hmm. Oczywiście jest to błędne myśleniem, bo zbawienie jest z łaski. Z łaski, nie, dzięki naszym zasługom, mm -hmm. ale z drugiej strony jest druga też, yy, yy, jak gdyby, taka takie podłoże w nas samych, czyli to niska wartość. Zaniżanie. Tak, czyli o, jeszcze tego nie robię tak, jak należy, tamtego nie robię, jeszcze tu upadłem. No czy to czy mogę być zbawionym? I brakuje mm -hmm. nam tej pewności zbawienia w jednym i w drugim przypadku. nie? Mm -hmm, mm -hmm. Dziękuję znaczy, bardzo. Tam w tym pierwszym jest fałszywa. Tak, dziękuję. Władysław? Możemy też zapytać się Słowa Bożego, gdzie jest źródło tych złych myśli. Mm -hmm. I bardzo ciekawy wiersz jest w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. E, czwarty rozdział i czwarty wiersz których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło słońce Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Mm -hmm. Jest przeciwnik Chrystusa, Boga, przeciwnik tych, którzy mogą być zbawieni i On czyni wszystko, aby zaślepić to właściwe zrozumienie, na czym polega. Zbawienie. Dziękuję. A żeby to jeszcze tak podkreślić, chciałbym tutaj zaakcentować, że w tych dwóch opcjach, o których Leszku wspomniałeś, istnieje niebezpieczeństwo takiego zrozumienia, że człowiek, który uważa się za dobrego chrześcijanina, może popaść w stan, że na zbawienie zasługuje. A z kolei, jeżeli popada w stan takiego negatyw negatywnej oceny samego siebie, to może uważać, że na zbawienie nie zasługuje. Czy na zbawienie w ogóle można zasługiwać lub nie zasługiwać? Esterka, jak myślisz? Wiele tekstów z Pisma Świętego wskazuje, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, przez wiarę. Ten słynny Tekst z Ewangelii Jana 316, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna Swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny, to też potwierdza. Też możemy powiedzieć tutaj o Abrahamie, starotestamentowym patriarze, który Został usprawiedliwiony właśnie przez wiarę. Dziękuję bardzo. Właśnie do tego, do tego zmierzamy, bowiem jeśli mówimy o właściwym zrozumieniu zbawienia, to gdzie możemy szukać informacji, podstaw, wiarygodnych podstaw o warunkach, jeśli można tak powiedzieć, o warunkach zbawienia. No, bardzo prosto możemy powiedzieć, że szukamy w Słowie Bożym. Bóg objawił dokładnie, na czym polega zbawienie. Super. Ale teraz, bo my dzisiaj mamy do dyspozycji Stary i Nowy Testament, i rzeczywiście częstokroć wśród ludzi, przynajmniej ja zauważam, że kładzie się taki mocniejszy akcent na Nowy Testament, niejako Stary Testament spychając tak trochę yy, w, na bok. Natomiast dla chrześcijan w pierwszym, II wieku podstawą ich wiary, na której, op na której opierali swoje przekonanie, co było? No były pisma, były czyli... pisma. Stary Testament. Władysław, proszę. Stary Testament. Ja coś takiego no, ciekawego, może nieciekawego, ale powiem, że przede wszystkim e, najważniejsza część to jest, to jest Pięcioksiąg Mojżeszowi. Mm -hmm. Tam zostało już wszystko wyjaśnione. Mm -hmm. A później, dopiero w następnych częściach Pisma Świętego, jest to poszerzone, bardziej wyraźnie wskazane i zarówno w Starym Testamencie, jak również w Nowym Testamencie. Dziękuję. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że apostoł Paweł czy, czy pozostali apostołowie, którzy napisali, są autorami Nowego Testamentu, oni w swoich listach posługiwali się wyłącznie Starym Testamentem. Oni opierali całą swoją wiarę, argumentację na Starym Testamencie. Mm -hmm. To nie było nic dziwnego. To nam. Współ, współcześnie żyjącym, może się to wydawać dziwne, że Stary Testament jest stary, a nowy to jest, o, to, jest to nasze. Nie? Mm -hmm. Wcale nie. Właśnie ten stary to był podstawa e, dla pierwszych chrześcijan i tak samo powinien być dla nas. Chciałbym e, tutaj po, w, w tym temacie e, uzupełnić jeszcze takimi dwoma e, fragmentami z dzieł apostolskich. Jeśli mogę Władysławie prosić o przeczytanie z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich werset 10 i 11, a Esterko jeśli mogę ciebie poprosić z 28 rozdziału werset 23. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci gdy tam przybyli, udali się do synagogi żydów Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością. Codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. A teraz proszę Ciebie, Esterko. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym, przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Wspaniałe świadectwo. W oparciu o co budowano wiarę pierwszych chrześcijan. No, bo to jest przecież zrozumiałe, że apostoł Paweł nie mógł potwierdzać swoich, nie, swojej nauki swoimi własnymi listami napisanymi przez siebie. A więc, a tym bardziej, że jak wspomnieliśmy, te pierwsze wieki Nowy Testament nie istniał jako spisane źródło, dopiero wiele lat później zostanie on uznany jako kanon, jako natchnienie. Zatem wracając do trzeciego rozdziału listu do Galatów, tam werset, werset ósmy. Werset ósmy. Leszku, poproszę, przeczytaj. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Jak myślicie, jakie pismo, na jakie pismo apostoł Paweł tutaj się powołuje? Czy moglibyśmy przywołać fragment, ponieważ Paweł tutaj nie wskazuje dokładnie źródła, nie wskazuje, który, który fragment, tylko mówi pismo. Władysław? No jakie, które pismo, a mianowicie Księgę Rodzajów, pierwszą mojżeszową, rozdział 12. I tam... Jest ta obietnica dana Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Ja myślę, że ta wypowiedź Pawła obejmuje nie tylko dwunasty rozdział księgi Genezis, ale obejmuje również inne wypowiedzi na ten temat, szczególnie w psalmach jest wiele wspaniałych. Obietnic dotyczących usprawiedliwienia, jak również w wypowiedziach innych proroków. Proszę. O na przykład y, prorok Habakuk powiedział, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Mm -hmm, tak. Księga Izajasza i wielu, wielu innych y, autorów, y, ksiąg Starego Testamentu akcentują, czyli i idea zbawienia z łaski przez wiarę nie jest nową ideą w Nowym Testamencie. Jest ona ideą znaną ludziom wiary od zarania dziejów, od kiedy zaistniał problem grzechu i również. Boża oferta, można to w ten sposób nazwać, Boża oferta zbawienia. Zaistniał grzech, i dlatego trzeba było, trzeba było przygotować zbawienie. Zbawienie, właśnie słowo tak powszechnie używane. Co jest istotą zbawienia? No jest to uznanie nas przez Boga za sprawiedliwych. Ale w jaki sposób można niesprawiedliwego uznać za sprawiedliwego? Władysław. No, tylko na tej podstawie, że ktoś mu to zagwarantuje. Aha. Że jest niesprawiedliwy i wiadomo, jakie konsekwencje, ale ktoś te wszystkie ciężary bierze na swoje barki i płaci za te wszystkie. Mm -hmm, mm -hmm. I tym sposobem ten ktoś jest usprawiedliwiony mimo grzesznego stanu. Proszę. Ciekawe, bo nie mieliśmy wpływu na to, że urodziliśmy się na grzesznej ziemi. I też nie mamy wpływu na to, że, że zostaliśmy zbawieni. Mm -hmm. Bóg ofiarował nam to zbawienie? My możemy je tylko przyjąć. Dziękuję. Zobacznie. Kogo apostoł Paweł tutaj przedstawia jako taki wzorcowy przykład w kwestii, Usprawiedliwienia z wiary. Abrahama. Proszę. Kiedy rozmawiał Abraham z Bogiem, powiedział mu: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy: Jeśli jesteś w stanie je zliczyć, tak liczne będzie Twoje potomstwo. I Abraham uwierzył wtedy Bogu. I poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. To jest ten przepiękny, przepiękna definicja, proszę, Władysław. Dlatego były to rzeczy niemożliwe, nierealne. <grym> <grym> Oczywiście Abraham, możemy dużo na ten temat mówić, był w takim stanie, czy jego żona, a jednak było to nierealne. To, co było nierealne, stało się. Realnie, dzięki Bogu. Ale czyż Abraham nie był posłuszny Bogu, czy nie wykonywał tego, co Bóg polecił? Proszę. Esterko. Tak, Abraham był posłuszny Bogu, bo y, wyszedł z miejsca, w którym mieszkał razem ze swoim ojcem, ze swoim wujkiem, a później dokładnie wszystko wypełniał to, y, co podobało się Bogu. Na przykład miejsca, które on wybrał, wybrał piękniejszy lot, on on te mniej atrakcyjne, to wyszło mu na dobre. Mhm. To nie wynikało ze posłuszeństwa, tylko po prostu z, no, chciał być, no nie wiem, miły dla swojego dał <noise> mu szansę wybrania. No lepszego, tak? bo powiedział, że być może, że faktycznie Bóg, bez względu na to, gdzie pójdzie, będzie mu błogosławił. Dzięki. Niemniej jednak miał swoje upadki przecież też. Przecież to on z Sarą kombinowali, jak tutaj spełnić Boże obietnice. No tak, pomóc panu Bogu. <noise> Dokładnie tak. e, Możemy tak. podkreślić, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie czyny były wynikiem wiary. To nie najpierw czyny były. A potem no, wiara, która zbawia, tylko najpierw była wiara, a z wiary wypływają czyny, ale nie te czyny decydują o zbawieniu, ale zawsze decyduje wiara. Dziękuję. A... Dziękuję. To jest to, ta puenta, myślę, najistotniejsza. Czyli e, posłuszeństwo Bogu, wypełnianie Jego woli. Nie jako zasługa na zbawienie, ale jako owoc wiary, jako owoc tego zaufania i nawiązania relacji z Bogiem. Naukę o zbawieniu, o przebaczeniu naszych grzechów nazywamy częstokroć, czy, czy zawsze nazywamy dobrą nowiną, ewangelią słowo Ewangelia w większości kojarzy nam się z Nowym Testamentem. Czy znajdujemy Ewangelię w Starym Testamencie? Leszku, jak myślisz? W wielu miejscach, choćby na samym początku, kiedy e, upadają pierwsi rodzice i Bóg przychodzi do nich, zawiera z nimi przymierze i właśnie mówi o tym, co się wydarzy w późniejszym, że będzie ten, który ich odkupi. Mm -hmm. e, później Abrahamowi Zostaje obawiona ta e, Ewangelia. Mm -hmm, Także mm -hmm. prorokom, na przestrzeni tych całego Testamentu, zawsze gdzieś znajdziemy tą Ewangelię. Dziękuję. Ja te. chciałbym jeszcze jedną tak? taką rzecz dodać, bo gdyby nagle z ziemi miała zniknąć cała Biblia, a my moglibyśmy wybrać jedną księgę, która by mogła zostać, e, to ja na przykład wybrałbym księgę Izajarza. Mm -hmm. Bo tam mam pełen zakres tego wszystkiego, co jest w Biblii. Mm -hmm. Od początku do końca. Dziękuję Ja bym Babysa. wybrał pierwszą księgę Mojżesza, księgę rodzaju. Dlatego, że tam zaraz na początku Bóg przyszedł i przekazał im dobrą nowinę aha. o przyjściu zbawiciela, mesjasza i tak dalej. I dlatego to. Tam znajdujemy tą najcenniejszą rzecz, jaką jest zbawienie, zaraz w momencie, gdy pojawił się grzech i jego konsekwencje. Mm -hmm. Ale nie, próżno by nam było szukać w treści Starego Testamentu słowa Ewangelia. Słowo jako, jako słowo, jako określenie nie występuje, nie spotkałem. Ale występuje treść. Bo dobrą nowiną jest treść, która daje człowiekowi nadzieję. Grzech przekreślił życie, pozbawił człowieka Bożego Błogosławieństwa, pozbawił człowieka życia. Podlegamy śmierci zgodnie z Bożym wyrokiem, z określeniem. Natomiast Ewangelia daje nadzieję, czyli niekoniecznie musimy mówić teraz używając słowa, a to jest Ewangelia, bo informacja, że jest ratunek, jest Ewangelią. Czyż nie? Bo to wypływa z języka greckiego, którym Nowy Testament był pisany. Właśnie z tego języka pojawia się to słowo tak, no, Ewangelium. Mm -hmm, tak, dziękuję bardzo. Dobra, nowina występuje też w starym. Moglibyśmy wziąć to z języka mm -hmm. Starego tak. Testamentu również. Więc e, w, m, chciałbym, abyśmy jeszcze przywołali kilka starotestamentowych przykładów e, i poproszę e, Leszku, e, Księga Kapłańska 17,11, Władysław, e, Księga Psalmów 321 do 5. I z księgi Zachariasza, trzeci rozdział, 1 do, 3 ester, 1 do 4, Esterko. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż krew dokonuje przebłagania za życie. A teraz Władysław? Błogosławiony, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, którą Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obudy. Gdy milczałem schnęły kości moje, a od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciężyła na mnie ręka Twoja. Siła moja znikła, jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie, i winy moje ukryłem, rzekłem, wyznam występki moje panu. Wtedy ty odpuściłeś winę grzechu mego. Dziękuję, Esterko. Potem ukazał mi o złego arcykapłana, stojącego przed aniołem pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł pana rzekł do szatana. Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia, a Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Dziękuję za te fragmenty. I na bazie tych kilku tylko wersetów, jak myślicie, czy można obronić taką tezę, że zasady Bożego zbawienia dla ludzi żyjących w starożytności były inne niżeli dla ludzi w Nowym Testamencie? Zasady zbawienia ludzi w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie są takie same. Wszystko opiera się na krwi Jezusa Chrystusa, na łasce, na tym, że Pan Jezus wszystkie grzechy wziął na siebie. Aha, dziękuję. Władysław? No, te słowa z Psalmu są przepiękne. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. No i dalej jest powiedziane, ja to wszystko wyznałem. A w piątym wierszu końcówka mówi: A Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Dziękuję. Odpuściłeś winę, jak wyznałem. Dziękuję Nic nowego. Bardzo. Tak, jeśli Ewangelią jest informacja o zbawieniu, to pierwszy, rozdział, to pierwszy rozdział listu do Galacjan, werset siódmy, apostoł Paweł mówi że nie ma innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma. Jest tylko jedna Ewangelia, która czasami jest przekręcana przez pewnych ludzi, o czym wspomina apostoł Paweł. Ale taka sama Ewangelia była już dla pierwszych ludzi po upadku. I dla ludzi żyjących do końca dokładnie ta sama Ewangelia. Zbawienie dzięki wierze w przelaną krew zbawiciela. Chciałbym, abyśmy jeszcze podkreślili jedną myśl, zawartą w trzecim rozdziale, werset trzynasty. Esterko, proszę przeczytaj: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Ilekroć czytam te słowa czy podobne, to mam problem ze słowem przekleństwo, bo w potocznym języku słowo przekleństwo kojarzy się z wulgaryzmem. Mówimy o tym, że ktoś przeklina używając brzydkich, wulgarnych słów. Jak. Możemy zrozumieć biblijne słowo przekleństwo, przekleństwo zakonu, przekleństwo prawa. Tak, tu szczególnie ta cynna myśl, przekleństwo zakonu inaczej, co to jest zakon, to są prawa. Mhm. I jeżeli prawo przystępujemy, czy to nawet prawo świeckie jest, czy przede wszystkim tu boskie prawo jest? To jeżeli przestępujemy to prawo, to przychodzą konsekwencje przestępstwa. I to bardzo często określa się, że jest to przekleństwo, które na nas spoczywa. Dlaczego? Bo przestąpiliśmy prawo, mhm. przestąpiliśmy zakon. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy z tym słowem w Biblii spotykamy się. W dniu upadku Ewy i Adama, w, w trzecim rozdziale księgi Genezis, gdy zaistniał dramat, gdy y, Adam i Ewa y, przestąpili Boże prawo, y, spotkały ich konsekwencje tego. Bardzo proszę. Spotkały ich konsekwencje, znaczy przekleństwa. Przede wszystkim śmierć. Następnie, że w bólu będziesz rodziła dzieci, a ziemia ci będzie rodziła no, złe rzeczy, chwasty i tak dalej. To były te konsekwencje, czyli to były te przekleństwa, które spoczyły na nich w wyniku albo na skutek przestępowania prawa, czyli złe skutki. Złe skutki, cierpienie, bo jeśli Pan Jezus wziął na siebie mhm. to nie, y, przekleństwo, y, Paweł tu bardzo dosadnie określa, że Pan Jezus stał się za nas przekleństwem. Prawda? Czyli wziął na siebie, Księga Izajasza 53 rozdział to przepięknie mówi, dlatego nie, w, w, chciałbym to zaakcentować tak mocno, że przekleństwo prawa. To nie prawo, ale przestępstwo prawa ściąga na człowieka przekleństwo. Prawo określa sprawiedliwość, a złamane prawo niesie dla człowieka przekleństwo. Niesie cierpienie, utrapienie i śmierć. I ta dobra nowina, zarówno. W Starym, jak i w Nowym Testamencie, polega na tym, że Pan Jezus wziął na siebie wszystko to, co my powinniśmy ponieść. Proszę. I możemy jeszcze tą jedną rzecz podkreślić, czy zaakcentować. Nie zakon, nie prawo jest przestępstwem, ale przestępowanie tego prawa, w tym wypadku zakonu, rodzi. Przekleństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za udział. Wierzę, że myśli, które poruszyliśmy, nie wyczerpują tematu, ale pobudzają do głębokiej refleksji. I kończąc dzisiejsze studium, chciałbym podziękować Panu Bogu w modlitwie. I skłońmy nasze czoła do modlitwy. Nasz Ojcze, dziękujemy Ci za tak wielkie zbawienie, przygotowane dla człowieka, którego z miłości stworzyłeś i dlatego z miłości schyliłeś się nad nim, aby dać mu nadzieję, aby dać mu możliwość uratowania, powrotu do tej wspaniałej, Atmosfery i warunków życia, jakie przez grzech utracił. Dziękujemy, panie Jezus, że ty wziąłeś na siebie nasze grzechy, że ty stałeś się przekleństwem za nas, dając nam możliwość zbawienia. Pomóż nam wierzyć. Wierzyć i kochać. Kochać i wierzyć. Abyśmy w dniu, kiedy powrócisz, mogli znaleźć się wśród tych, którzy będą mieli prawo wejść na nową ziemię. W Twoim imieniu, Panie Jezu, nasza nadzieja na zawsze. Amen. Serdecznie zapraszam wszystkich na kolejne studium, ciąg dalszy listu do Galatów już za tydzień. A temat następnego studium to priorytet obietnicy.